Cześć, tu! Cześć, tu! W dzisiejszym odcinku nagrywamy Piratixy 2. No, faktycznie. I będzie konkurs! Więc oglądajcie go dokładnie. Dziś ostatni odcinek z drugiej serii Piratixów. Dziś otworzymy pojazdy. Tu mamy w pudełku... Ja śpiewam muzykę, ty mów. Ale chcę tylko pogadać najpierw. Pojazdy, które nazywają się Morskie Spidery. Sea Spider, czyli takie dopływania po morzu i no, zaraz je rozkryję. Jest ich 6 rodzajów. To znaczy spider? A ja nie powiedziałem. Spider. Aha, nie spider. Spider to jest pająk. Dobra. Spidery powiedziałem ewentualnie, a nie spider. Albo może spider to się czyta. Nieważne. Jest ich 6. Mamy w pudełku 12. Bo 6 jest do zebrania i te 6 będzie do wygrania. Otworzymy jeszcze ostatniego 4-paka, zobaczymy co, jaki nam się trafi. Oczywiście do wygrania do tych 6, ale to wszystko powiemy w trakcie, do tych 6, zostaw kochanie, zostaw. Do tych 6 spider, sea, morskich pojazdów, że tak powiem, dorzucimy wszystkie powtóreczki, które nam się trafiły, jak otwieraliśmy Piratixy. Ale widzę tu jakieś zwierzę, czy nie? To może mi się wydało. Daj mi. Okej. Otworzyliśmy już tak. Piratixy, same figureczki. Ale poczekaj, Olusiu, poczekaj. Otworzyliśmy czaderski stateczek Krakena, który wyszeliguje. Otworzyliśmy dwie jaskinie, które miały ukryte w sobie tajemne rzeczy. Możecie wszystkie odcinki sobie powtórzyć. A dziś, tak jak mówiłem, otworzymy ostatni 4-pak i otworzymy 6 pojazdików, a 6 będzie do wygrania. A co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać, to powie nam Olek później. W trakcie, później. Więc uważajcie dokładnie. A nie teraz posłuchajcie widzowie muzyki o nazwie... O nazwie... Kupa, 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 kupa. Wcale nie śmieszne. Dobra, okej, graj, Oluniu, pączuj. Ku, kupa. Dobra, nauczyliśmy się słowa, mniej gadania, to może czteropak ja, na końcu. Dobrze, ale nie krzycz, ja no. Słyszę dobrze, ale wiem, że już jestem starszy, chociaż się odmłodziłem, bo goliłem brodę, więc chyba tak źle nie jest, dobra? Tylko teraz musimy je wybrać, bo tu pewnie na pudełkach widać, który jest który, żebyśmy nie zrobili. Uwaga. Chyba nie widać. Chyba widać. Uwaga, wyrzucamy. Mamy ich 12. Otworzymy 6, a 6 będzie do wygrania. Poczekaj, nie otwieraj, najpierw musimy... Patrz, tu mamy tak, tu jest ten sam, czyli jeden idzie na bok, szukaj takich samych, żebyśmy nie zrobili, nie, ale to pokazuj, no, ale no, pokaż, samych. No to jest, czyli mamy drugi, tu odkładamy, czy jest to, trzeci, masz dopasowany coś, no tu. Tu masz, dobra, mamy trzeci, zaraz go otworzymy i sprawdzimy, mamy czwarty, nie widzisz, nie widać, czwarty, poczekaj, to są tu, zostaw. I mamy, nie, Olek, nie chowaj. Mamy tego. Mamy te i mamy ostatni, zgadza się, mamy 6. Mamy 6 i teraz tak, poczekaj, Oluniu, poczekaj chwileczkę. Mamy 6. Te 6 odstawiamy, to będą tak naprawdę 3 nagrody za 3 prace dla widzów. Dla widzów. Do tych 3 dorzucimy po kilka powtórek, które nam się trafiły. A na pewno prace, bo to będą prace. Na pewno to będą rysunków. Prace dla widzów. Prace dla nas. Od widzów. Od widzów. Dla widzów. Będzie trzeba wysyłać, uwaga, bo nie będę powtarzał. Na Olus. Dla widza.pl. Nie, nie mieszaj teraz, bo teraz jest ważne. Będziemy pracę wysyłać na Olus i Tatus. Dla widza.
olus@gmail.com. Czyli olus@gmail.com. Tam będziemy wysyłać prace. A jakie prace, to powiemy wam za chwilę. Oluś, czyń honory. A nie, te miało być 6 dla nagrody. Oluś, otwieraj. Zaczynaj od pierwszego. Drogi kolego. Mamy 6. Uwaga, pierwszy. Dobra, czy jest taki sam? Jest taki sam. Tak, czyli to jest. O, tu będzie moneta, która będzie coś robiła. Pokaż, jakiego mamy piratica. Ja biorę monetę, chcę jej nie śmiesz dotknąć. Dobrze, jakiego mamy piratica? Piratixa, ty pokaż piratixa. O, chyba nie mieliśmy i tego byka, jak kojarzę, to nie mieliśmy. Tu są wszyscy, to są gwarantowani, których nie było. Znaczy nie, których nie było. To są takie same, które są do zebrania w pojedynczych saszetach. Aha, poka tego. Dobra. Aha, to się różne trafiają. Tak, to nie jest to, co masz narysowane na pudełku. Tu akurat... Ale pojazdy tu akurat tylko jest ważny pojazd, że taki jest pojazd. A jaki jest piratix, to tego nie wiadomo. Poczekaj, widzisz. No widzisz, jak zwykle naciskasz, a nie wiesz, o co chodzi. I uwaga, Olek prezentuje. Najpierw ja pokażę tylko... A to flaga gdzieś tu. Właśnie flaga. O, tu. Brawo, tak. Zobacz, ale nie, poczekaj, bo zaraz zaprezentuj. Ale nie, bo zaraz naciśniesz, żeby pokazać, co on robi. A, dobra. Tak? Poczekaj. Mamy monetkę w zestawie. Pojaździ, który ma kółeczka. Nie nakręca się niestety, ale można nim śmiało jeździć, śmigać. I uwaga, Olek, naciskaj monetę. Zobaczymy, co się stanie. Ło, dobre, musimy to powtórzyć, ale teraz, ty, ale dobrze to jest, zobaczymy. Nie, nie, to ty weź, uwaga, nież piratixa, kurczaka, uwaga. Bliżej. Nie, tak bliżej nie, bez sensu, no, dawaj. Ło, wyskoczył, a teraz ja jeszcze spróbuję, dobrze, to fajnie to wymyślili. U, mam go, zobacz, mamy go. Olek otwiera następny. Bardzo fajnie. Mi się mu bardzo podoba i fajnie też wygląda z wysuniętą i jakby nożycami. Dobra, jedziemy z kolejnym, czyli drugim. Drugi pojaździk. Nie jest ten sam. Każdy jest inny. On nie gada głupoty. Dobra. Nie jest inny zupełnie. Olusiu, nie gadaj głupoty. No, ale ten nie, a ten wysuwaj tnie po bokach. No. A Olek, nie wyglądają. A w ogóle one mają też jakby kierownicę, zobaczę. Ale fajny! Pokaż. Ale fajny! Pokaż flagę, zaraz prezentuję. O kurde, znaczy jajo! Ale fajny! Dobra, ale spokojnie. Ale fajny! Jajo chyba mieliśmy, ale w innym kolorze, zobacz. Mieliśmy jajo w żółtym kolorze, potem poszukamy powtórek. Okej, okay. Myślę, że przyszedł, a nie, przy trzecim powiemy. Poczekaj, Oluś, jeszcze tylko zaprezentuj z monetą. Tu monetka była taka. Łukę na czaj. Okej, okej, Olek. Łukę na czaj. Łukę na czucza, cza, czucza. Olusiu, zaprezentuj. Ale Jinxa. Nie Jinx, a dobra, tutaj jest motyw na dwóch, patrzcie. Taram, taram, aba, no ale nie przesuwaj, ja już ci ustawiłem to, dobrze. To dobrze ci ustawiłem. No właśnie. A jednak nie. Mówiłem. Ma rację, stawia kolację. Dobra, to jeszcze raz. I uwaga. A to jest właśnie taki, że biegnie na przykład 6, on płynie, czy tam płyną i on tnie ich tym bokami. Dobra, czas na trzeci. Widziałeś, jaki wstał? Widziałem, czas na trzeci, Olusiu. Trzeci rodzaj. Okej, okay. Wsad to jest, Oluś, bo ty mylisz pojęcia. Rzut. Wsad to jest jak wyskoczyć z piłką i rzucić. Właśnie, bo ostatnio miałem ci powiedzieć, ale zapomniałem. Dobra, trzeci i mówimy, co rysujemy. Pokazuj trzeci pojazdik z Piratixów serii drugiej. I uwaga, jak on się prezentuje, to wszystko. Ja ci powiem, jaka rybka. Nie, jaka rybka. Nie, no, tu są inne na 100%. Ojej, zaraz ci powiem. Żadnego nie mieliśmy z tych, a tu są inne. No ale przed chwilą ci pokazałem, że mieliśmy jajko tylko w innym kolorze. No co ty gadasz za głupoty? No, masz jajko. Tego nie było. A, no, ale tego nie mieliśmy. No ten, ale czaderski ten jest. No daj czaderski. Mi. Nie, kochani, nie. Dziuboni. Czaderski jest naprawdę zacny. A. Mamy flagę. Mamy monetę, która prezentuje się tak. Oluniu, nie teraz wsad to okay. Mamy monetę.
psa. Która prezentuje się, takiego tak? Psa. Mamy czaderskiego piratixa. Prezentuje się on tak bez wystrzelenia. Zobaczymy, co on robi, bo ten był nierozłożony. Olek, uwaga, bo on nas zaskoczy. Olek, naciskaj czyn honor. Uuu, dobre! Wbijające w tej kulce. No właśnie, tak. Ty, no dobre, to jest dobre. Zobaczymy, czy przewróci ten, ale chyba nie przewróci. Uuu, ale przysunął, czy ma... Wiesz co, to fajne jest coś na przykład z plasteliny ulepić na jakąś przeszkodę i wtedy ci się wbija to w plastelinę. Ale fajnie, bardzo fajne. A ja ładnie lepię z plasteliny. A ty ładnie, ty wszystko robisz ładnie. Dobra, mamy trzy pojazdy. Zanim otworzymy następny, czas na zdradzenie. A, najważniejsze, kurcze rurcze. Poczekaj. Zostawcie. Nie, zostawcie, tak. Zostawcie, cicho, nie ja mówię. Ty mówisz drugie. Ale bądź grzeczny, bo jesteś niegrzeczny dla tatusa. Ale ja mówię, no. Mówisz drugie, a ja mówię dobra, trzecie. Dobra, okej. Okay. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. I dzwoneczek. Tak. Ding dong, ding dong. I najważniejsze jeszcze rzeczy nie powiedzieliśmy, a już jesteśmy prawie pod koniec albo w połowie odcinka, że wszystko to możecie gdzie kupić? Na Best Toys, a z naszym kodem będzie jeszcze taniej o 10%. Tak jest, a nasz kod to? Best 10. Do wykorzystania na stronie www.best-toys.com.pl. Wpadajcie do Best Toys i kupujcie ze zniżką 10%. To naprawdę, przy 100 macie 10 w kieszeni, przy 200 macie 20 zł w kieszeni, a przy 1000 macie 100 zł w kieszeni. Ale kto kupuje zabawek za 1000 zł? A, Olek, no właśnie, więc się zdarzają, to tyle, bo znaczy nie tyle, bo zjedzą nas motyle, tylko teraz powiemy, co trzeba będzie narysować i wysłać na olusitatus@gmail.com.pl. Nie, .com, przepraszam, bez p. Czyli wysyłamy pracę na olusitatus@gmail.com. Nie dla widza, Oluś, nie mieszaj, bo wysyłają prawie, bo ja wiem, ty chcesz specjalnie, żeby nikt nie wygrał, żebyś sobie miał dla siebie kolejne 6 takich samych. Okej, okay. To co, Olusiu, chcesz, żeby widzowie nam wysłali? A, będą... Ja nie wiem. Będą trzy... Ale poczekaj, będą trzy kategorie wiekowe. Od 3 do 5, od 6 do 9 i od 10 wzwyż. Małym, najmniejszym, starajcie rodzice się nie pomagać, niech prace będą ich, bo liczą się chęci, a nie tylko dar i możliwości potrafienia rysowania, malowania. Mm. Dobra, dorysujemy. Uwaga, dla mnie, masz jakiś pomysł czy nie? Bo ja mam. Co znaczy, ty twój był pomysł, bo ty go wcześniej powiedziałeś, a potem się odnosiłeś. Żeby narysowali... Nie. To słucham. Jaki jest, co mają widzowie nam narysować i wysłać na olusitatus@gmail.com. A na takiej dużej kartce A4? A4, tak. No, dawaj, Julinio. Rysujecie gigantycznego, tylko teraz. A, już wiem, ty pokażesz którego. Gigantycznego. Nie mogę go znaleźć. Ale co, powiedz mi na ucho. Trzy, czekaj, bo nie wiem. Ale trzy to będą trzech do będą wyboru. Narysu- a, do wyboru, tak? Nie, w sensie nie trzy do wyboru, ale ja wybiorę z tych trzech. A z tych trzech, no dobra. Ten ci się bardzo podobał. Ten co? No tu jest. Uwaga, Olek wam tłumaczy, tylko jasno i żebyś widzowi nie wprowadzał w błąd. No, ale to tą trójkę, czekaj, to rzadkie na środku. Tą trójkę tak? Ja wybieram, którą musicie z nich narysować. No to bądźcie uważni. No. Na pewno nie narysujecie ultra rzadkiego. Przepraszam, mam katarek. Na pewno nie narysujecie. Czyli ultra rzadki, nie rysujecie ultra rzadkiego. Nie. Pamiętajcie. I najważniejsze, zanim jeszcze Olek powie, bo zostało dwóch. Na rysunku musi być koniecznie imię i wiek. Jeżeli tego nie będzie na rysunku... I nazwisko, klasa, adres... Nie, bez nazwiska. Imię i wiek. I szkoła. Jeżeli tego nie będzie, rysunek nie będzie brał udziału w konkursie. Czyli musi być rysunek, który powie co zaraz Oluś, który ten z tych dwóch. I musi być... Imię.
Imię i wiek. Adres nie, szkoły. Nie, nie, żadnych adresów nie piszemy. Nie, nie wolno, pamiętajcie, nikomu obcemu nie wolno, my też jesteśmy obcy, podawać adresów, telefonów i tak dalej. Uwaga, co, która w takim razie odpada i którą widzowie mają narysować? Na pewno którą, nie narysujecie. Którego Piratixa? Jej! Go! Czyli kałamarnicę. Kałamarnicę. Okej, zobaczcie. Ja specjalnie wam teraz pokazuję. Na pewno znajdziecie sobie w necie. Zobaczcie, jaki ona ma szczegół. Ja nie widziałem tutaj coś ma pomarańczowego. No, widziałeś? Ja je pokażę, ja je. No wiem, to widziałem. No, zobaczcie każdy szczegół. Powiedz, na co będzie zwracał uwagę. No nie tak blisko, bo nie wyostrzę za bardzo. Będę no. zwracał uwagę na po pierwsze ten nakładanie kredki, czyli jak ktoś nałoży kredkę. No co? Nic, żartuję sobie, no. Ja wiem, ty też tak robisz, jak ja coś mówię, a też a robisz głupie mi, no. Dawaj, no, mów, bo widzowie czekają, bo chcemy otworzyć no, 13. Nałożenie kredki, w sensie jak najlepsze. Na pewno muszą być odwzorowane nawet te małe szczegóły na tym, patrz. Tak jak tutaj ale jest. Ale nie patrz, że nie pokazujesz, no. Tutaj jest na przykład takie te, znaczy no te macki. Macki, że są no trójkątne. No to tutaj że są trójkątne, takie... tutaj są normalne. Tutaj i tu ma trzeba, jakby jakiś no. znak drogowy, nie znak drogowy, tylko pachołek jakby zaczepiony, nie? No tak, ale i tak przecież z tyłu nie będą rysować. No z tyłu nie będzie widać, ale może ktoś bokiem narysować no. też. To też, to by też było brane plus jeden. I zobaczcie, na tył to raczej od tyłu nie będzie no, rysować. Nie, to powiem tak, będzie łatwiej. No. Jeden punkt jest nałożenie, jak w sensie jak mi się spodoba, jak nałożycie ładnie kredkę. Dwa punkty są za detale. Jeden punkt jest za broń. Jak narysujecie, to mogę wam teraz pokazać. Bardziej na broń. O właśnie, na broń taki, no. Broń. No. I jeszcze jeden punkt jest za ten, jak ci się nazywa? No do brzegu. Za? Czyli mamy punkt za detale, mamy aha. punkt za nakładanie nie, kredki. Za detale jest. Za detale dwa punkty. Za nakładanie kredki punkt. Jeden. Za broń punkt. I za co jeszcze punkt? I punkt, jak to się nazywa? Nie, no a. I punkt. Za estetykę pracy może. Punkt za estetykę pracy i jeszcze jedno. No to już. Punkt za narysowanie albo nie. 5 punktów albo 3 punkty za narysowanie go w jakiś sposób tak na statku. A, że na statku, ale to żeby był widoczny, jak zrobi na statku mały, to nie no, będzie. No ale myślę, że duża postać. A duża postać, mały statek? No masz A4, no jeżeli w sensie będzie. Nie, że będzie nie na statku, tylko że będzie miał, bo on będzie duży, to mm-hmm. od razu mówię, żeby rysunek był bardzo duży. Czyli postać, żeby była duża, mm-hmm. tak? I Pirat... żeby on miał w jakiejś tych rąk, jak będzie miał właśnie Macka. Taki statek, w miarę taki średni, żeby był mniejszy od niego. Okej, okay, podsumowując, wytłumacz Olusiu jeszcze raz, co z tym, gdzie chcesz, żeby ten, ta kałamarnica miała statek? Czy będzie... była na statku, czy no zależy szła. Jak narysujecie, ale jak narysujecie, uznajmy, nie wiem, broń gdzieś tu, albo broń bardziej w tą stronę, to możecie, że tutaj, na tych mackach, takich z rogami, mackach, jednej albo drugiej macce, mhm. Właśnie narysować, że on trzyma gdzieś taki statek, że on ale trzyma... teraz nie widać, kochanie. Że on trzyma... Kurde. Poczekaj, postaw tu, daj, kochanie, pomogę ci. Tu postaw i tu pokaż. No. Że on trzyma na tej... Nieważne, już wiecie, o co chodzi. Na tej macce, no. No i masce. A nieważne. Właśnie tutaj i tutaj będzie trzymał jakiś statek, to za to jest dodatkowe 3 punkty. Dobra, najważniejsza rzecz to musi być bardzo duża postać, statek to jest dodatek, jak ktoś zrobi tak jak tłumaczył Oluś, będzie super. Pamiętajcie, 3 kategorie. Będzie miał na pewno szansę dużą na wygraną. Tak, będą 3 nagrody. Dla rysujących od 3 do 5 lat, dla rysujących od 6 do 9 lat i dla rysujących od 10 do wzwyż. I dla każdej z tych osób wygrywających w tej kategorii wiekowej będą po 2 pojazdy, tak?
Okej, okay, mniej gadania, mamy już trzy otwarte, bo tutaj przedłużyliśmy nawet galancie. Pamiętajcie, trzeba narysować to i wysyłamy pracę na olusitatus@gmail.com. Oczywiście na pracy musi być imię i wiek napisane. Dawaj, Oluniu, ja tutaj o... Może... To jest fajne. A, to z czaszką, bo tu zobaczcie, przepraszam, bo myślałem, że Oluś chce użyć. Nie. Ale nie, tak myślałem. Tak myślałem. A co to jest? Gdzie jest? Jak się trafił ten? Trafiła się ta ryba fugu. Mama. Nasza mama, uwaga. I Oluś prezentuje, to też jest fajne. Poczekaj, podstawimy. Zobaczymy, czy się uda trafić. Podstawimy dwóch, że chcą tu zaatakować i Oluś, Oluś naciskaj, uwaga, jeszcze raz, poczekaj, bo tu broń chyba przeszkodziła, okej, Osko, i Oleń, Olusiu, normalnie, dobra, Oluś, jeszcze raz, poczekaj. Przytrzymaj sobie, o właśnie tak jak z pistoletu byś naciskał. No, uwaga. Pff, zablokował ich. Mamy tak, takie, a bo to są sikiery, podbijało im się, super. Tak do ziemi, oni flaki, krew. Ole, co ty z tą krwią i flakami? Co ty się z tobą dzieje? Po co ta agresja, po co ta agresja? Mamy raz, dwa, trzy, cztery i zostały nam dwa. Olek, otwieraj. Śpieszy mu się. Nagrywamy to w niedzielę. W niedzielę jest wolny czas. Mamy czas. To se powoli otwieramy. 5 minutes later. Dobra, pokazujemy. Mamy. To już będzie piąty, czyli przedostatni. Oczy przypomina. Lavanga maska. O kierownicy. I tutaj. O, to coś będzie piłował. Nie, ale nie, nie, ja pokażę na to. Inwindelega ma maska. Okej, Osko, super Osko. Kago. Mamy flagunię, mamy kolejną motyniunię i uwaga, Olek prezentuje. Jak w koszu. Super. Oluś, prezentuj, bo nawet nie wiem, co to robi. Uwaga. Tylko przytrzymaj sobie, na no śmiało. To z nim sami. Tu się bija taka... Jedna taki jakby w drugą stronę. Tu ma kolce, znaczy tu ma kolce. To jest trójząb, a to jest jakby kotwica. Zobaczcie, bo to jest kotwica. Kotwica jest pokazana. Mamy już pięć i ostatni. Oluniu, skup się na piratiksach, a nie na rzutach. Co ty ma, Gilek? Wziął moje lochy. Dawaj, Oluniu, otwieraj, Ponczuniu. I ostatni pojaździ, który, jak one się nazywają, bo zapomniałem już, jest Sea Spider, Spidery, Spidery, Spidery. Ten miał siekiery, siekiera, motyka, piłka, bramka, a ten ma młoteczki do pijania. O, to nam, sowa, mieliśmy sowę, ale w innym kolorze. Mamy flagę, flaga, moneta, każda inna, niepowtarzalne te monety, mamy Piratixa, przytrzymaj sobie, wbijamy, możemy to wykorzystać do wbijania gwoździ albo czyjeś czachy w ziemię. Oluniu, który z tych mamy sześć? Pojaźdźcie. Najbardziej podoba. No właśnie, który odwróć się do mnie albo. Odwrócę je do ciebie, a potem pokażemy do widzu. Oluś, który najbardziej ci się z tych podoba? To sześć. Pokażę od razu, to będziesz tak pokazał w dwóch stronach. No dobra. Szóste miejsce. Od końca zaczynam, tak? Szóste miejsce dostaje to. Dobra, szósty. Najgorszy. W sensie jest fajny, ale według, najgorszy z tych wszystkich. Tych wszystkich, według wyglądu. No, dawaj, ale ruchy, kruchy. Kolejny, piąte miejsce. Tu. Ten. Piąty. To są.
To będzie 1, 2, 3, a widzowie będą widzieć dobrze. No, piąty. To jest szósty, piąty. Kolejne. Czwarte miejsce. Czwarte miejsce zyskuje. Oto ten pan z szachą. Pan z szachą i z siekierka, motyka, piłka, teraz bramka. Teraz jest tylko top 3. Top 3. I uwaga, top 3. Powoli ci zapraszam na scenę. No dawaj, ruchy, kluchy. Ja wygram. Trzecie miejsce. No. Zyskuje. Tak. Sowa. Sowa. Trzecie, oh my god. O, i uwaga pierwsze. Dobra, ale i uwaga pierwsze. Pierwsze. No drugie. No czyli jak już drugie, to już będzie wiadomo, że pierwsze. Dobra. 3, 2, 1, już szybko. Teraz jak czyli, to pokażę umiejętności. Czyli te z dwóch pierwszych ci się najbardziej podobają. Bo te dwa jako pierwsze. Ten pierwszy otworzyliśmy, ten drugi. Czyli w takiej kolejności jak otworzyliśmy. I uwaga, który? I pierwsze miejsce zyskuje. Zajmuje. Czyli to jest pierwsze. Korba Bibi Beba. Okej. Okay. Podsumowując, słuchajcie, mini, został jeszcze nam czteropak, ale może go zostawimy na dodatkowe czwarte miejsce. Jakąś pracę wybierzemy. Bez rozgraniczenia na wiek. Po prostu jedną dodatkowa będzie. Taką, znaczy nie najładniej, bo to nie będzie za pierwsze miejsce, tylko taką jedną dodatkową nagrodę, tak? Czyli będą cztery nagrody do wygrania. Trzy pierwsze mają po dwa pojaździki, czwarta dodatkowa dla kogoś, nie wiemy kogo. Pamiętajcie, my rysujemy tą kałamarnicę. Może być jak trzyma statek w mackach, może być bez. Duży rysunek tej kałamarnicy na A4. Piszemy imię, ilość lat i wysyłamy na Oluś i Tatuś. @gmail.com. Pamiętajcie, gdzie to wszystko też możecie sobie kupić i dzięki kodu na... Można to wszystko kupić na bestmyślnik toys.com.pl. Macie 10% rabatu i wpisując kod BEST10. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Żegnamy was bardzo, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że odcinek mimo troszeczkę przeciągających się kwestii i małych naszych niedociągnięć wam się podobał. To trzymajcie się, nara, pa. Hej, pa.